Planowane są zmiany w Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu. Sondaż CBOS, wzrasta liczba niezadowolonych Polaków. Komisja Europejska pod wpływem masowych protestów rolników zaproponowała zmiany dotyczące Zielonego Ładu. A co z obowiązkiem ugorowania i normą GAEK-8? W przypadku GAEK-8 rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących cech krajobrazu i od tej pory będą zachęcani na zasadzie dobrowolności do ugorowania gruntów lub tworzenia nowych cech krajobrazu poprzez ekoschematy. Ale to nie koniec ustępstw. Rolników czeka zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie większej elastyczności w zakresie przestrzegania niektórych warunków środowiskowych. Stanowisko Europarlamentu w pierwszym czytaniu zostanie przyjęte na sesji plenarnej w dniach 22-25 kwietnia. Forsowane przez Polskę i Francję ograniczenia w imporcie produktów spożywczych z Ukrainy uderzą w gospodarkę Kijowa i zwiększą szanse na przeciągnięcie się wojny, oświadczył ukraiński minister rolnictwa w wywiadzie dla Financial Times. Warszawa i Paryż przewodzą wysiłkom na rzecz zaostrzenia reguł, które dotyczą ograniczenia importu niektórych produktów spożywczych z Ukrainy w zamian za przedłużenie o kolejny rok umowy o bezcłowym handlu między Unią Europejską a Kijowem. Polska i Francja chcą dodania do listy podlegających ograniczeniom towarów zboża oraz dalszego zmniejszenia kwot importowanych produktów, w tym ukraińskiego drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kasz i miodu. Propozycja musi zostać poparta przez większość państw członkowskich Unii Europejskiej. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w tym tygodniu. W ostatnim miesiącu wzrosło niezadowolenie w kierunku zmian dokonujących się w kraju. W stosunku do lutego spadł optymizm, jeśli chodzi o prognozy na najbliższy rok, wynika z sondażu CBOS-u. Ubyło zadowolonych w kierunku zmian dokonujących się w Polsce z 38% do 34%, a przybyło niezadowolonych z 40% do 46%. Jednocześnie o 2 punkty procentowe do 20% zmniejszył się odsetek badanych, nie mających sprecyzowanego zdania na ten temat. Pozytywny kierunek zmian w kraju częściej niż inni postrzegają badani mający co najmniej 45 lat, mieszkający w największych miastach, osoby lepiej wykształcone, o dochodach per capita wynoszących 4000 zł i więcej. Negatywnie rozwój sytuacji w Polsce częściej niż pozostali oceniają ankietowani w wieku 25-34 lata, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, o najniższych dochodach per capita, a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przelała na konta rolników za rok 2023 około 4 miliardy 23 miliony złotych w ramach wypłat za dopłaty bezpośrednie i obszarowe, w tym ekoschematy, straty w uprawach i dopłaty za kukurydzę. Od 15 marca 2024 roku można się ubiegać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. Do 25 marca ARiMR zarejestrowała blisko 35 tysięcy wniosków. Wnioski składa się wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji e-Wniosek Plus, dostępnej na platformie usług elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników ARiMR.